Resort edukacji szuka rozwiązań, które uchronią nauczycieli przed konsekwencjami niżu demograficznego. Pojawiła się propozycja powrotu do emerytur nauczycielskich, a szczegóły mają być znane jeszcze w tym miesiącu. Po wypowiedziach ministra edukacji na temat niżu demograficznego w szkołach pojawiły się obawy i oskarżenia ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiadane przez ministra edukacji zwolnienia zostały źle odebrane w środowisku oświatowym. Nie ma mowy o żadnych zwolnieniach, mówił na antenie Radia Maryja minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Rozpoczynamy dyskusję nad przywróceniem emerytury nauczycielskiej, która została zabrana nauczycielom z 2009 rokiem, wówczas kiedy rządził Donald Tusk i Katarzyna Hall była ministrem edukacji. Gdybyśmy tych ruchów nie robili, które robimy dzisiaj, rzeczywiście do zwolnień mogłoby dojść od kilkudziesięciu tysięcy, nawet do 100 tysięcy, w zależności od tego, jak zachowałyby się organy prowadzące i dyrekcje, bo to nie minister zatrudnia i zwalnia, tylko dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Jak tłumaczył szef resortu edukacji, te ruchy są też ważne, patrząc na perspektywę zmniejszenia się liczby uczniów w szkołach. W perspektywie najbliższych 4 lat, i to jest fakt, ubędzie w systemie oświaty następne kilkaset tysięcy dzieci, łącznie nawet jeśli odejdą dzieci z Ukrainy, mamy nadzieję, że tak będzie, bo zakończy się wojna, mamy taką nadzieję, to będzie nawet 500 000 dzieci mniej w systemie oświaty. No jeśli z systemu oświaty znika 500 000 dzieci i nic nie zrobimy, to wtedy zwolnienia mogłyby być. Szef resortu edukacji w aktualnościach dnia odniósł się również do kwestii podwyżek dla nauczycieli. Cała rozmowa dostępna jest na portalu Radia Maryja.